To jest kolejny odcinek yy, pod tytułem Demontaż państwa polskiego, dlatego, że PiS robi takie rzeczy celowo, po to, żeby ośmieszać państwo polskie. I to nie jest scenariusz, który oczywiście służy Polsce, tylko to jest scenariusz antypolski. Oni yy, przeholowali i co najciekawsze, nie, nie wyciągają żadnych wniosków. Czas porozmawiać o delegalizacji PiSu. PiS powinien być zdelegalizowany jako partia szkodząca polskiej racji stanu. Się przypycha, przypychają posłowie ze Straży Marszałkowskiej. No, jaki kraj taki szturm na Kapitol, tak chciałby się powiedzieć? I to ten szturm czy szturmik e, bardzo nieudany. E, taranem się nie udało. Nie udało się też sprowokować Straży Marszałkowskiej. Nie udało się wywołać żadnych zamieszek, żadnych burt. Stanowcza reakcja Straży Marszałkowskiej chyba prawidłowa, no bo jak inaczej zareagować, jak osoby nieuprawnione chcą wejść do budynku. Strzeżonego przez tę Straż. E, natomiast to jest kolejny odcinek y, pod tytułem Demontaż Państwa Polskiego, dlatego że PiS robi takie rzeczy celowo, po to, żeby ośmieszać państwo polskie, ośmieszać demokrację. E, no, po, m, 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 my mamy fundamenty dosyć silne demokracji, dlatego że, że społeczeństwo jest bardzo za demokracją, ale jednak przez te ostatnie 8 lat można powiedzieć, że udało im się w pewien sposób te fundamenty podkopać, no bo Trybunał Konstytucyjny już nie jest tak, Trybunałem takim, jakim był. Sąd Najwyższy już nie jest takim sądem, jakim był. Zaufanie do wyroków sądu jest mniejsze, zaufanie do policji jest skandalicznie małe w porównaniu z tym, co było. No i teraz jeszcze te burdy w Sejmie czy pod Sejmem. To wszystko się wpisuje w pewien scenariusz, i to nie jest scenariusz, który oczywiście służy Polsce, tylko to jest scenariusz antypolski. No to jeżeli chodzi o no, tę sprawę, no to jest taka pana opinia, choć oczywiście będziemy patrzeć, co się dalej będzie działo e, z tą sprawą, bo wydaje się, że PiS jakby nie zamierza w ogóle tego te, te kończyć, mimo tego, że no, sondaże mówią wprost, że m, nawet Elektorat Prawa i Sprawiedliwości w całości nie popiera tego, żeby na przykład byli tutaj posłami, no też ludzie generalnie nie lubią, jak na przykład coś politykom uchodzi na sucho, więc no w tym przypadku nie dziwi się pan trochę takiej strategii partii Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński zawsze słynął z takiego wyczucia, że tak. miał ten instynkt, no ale tutaj mam wrażenie, że trochę błądzi. Też mam takie wrażenie, na mojego nosa to się ludziom po prostu nie podoba. E, oczywiście twardy elektorat PiSu przykraśnie i powie, tak, tak trzeba robić, ale to tylko twardy elektorat, a ci, którzy poszli w ostatnich wyborach, zagłosowali na PIS, ale się nie cieszyli, to są dzisiaj oburzeni. Tak? No, bo to jest tak anarchi anarchistyczne e, działanie, tak antypaństwowe jawnie, że no, chyba nikomu normalnemu się nie powinno podobać. E, ma pan redaktor rację. Oni. E, przeholowali i co najciekawsze nie, nie wyciągają żadnych wniosków to jakby nie ma, nie ma refleksji nie ma pomysłu na to jak to inaczej ugrać, po prostu idą na rympał i z tego zawsze będą, będą y, kłopoty dla tej partii co mnie oczywiście cieszy ale uważam, że tak czy inaczej niezależnie od tego czy oni będą spadać w tych sondażach, czy nie będą spadać w sondażach po, po tym co się stało czas porozmawiać o delegalizacji PiSu PiS powinien być zdelegalizowany jako partia szkodząca polskiej racji stanu. A nie uważa pan, że jest to za mocny postulat, w sensie, że w momencie, kiedy by to się wydarzyło, to wszyscy działacze PiS-u, posłowie i duża część też wyborców, może nie tylko zwią związanych z pis podważyłaby demokratyczność teraz w Polsce negocjacyjną. mamy się prawo, które mówi o tym, że partia, która jest faszyzująca albo komunizująca, albo która jawnie, jawnie działa wbrew interesom Polski, powinna być zdelegalizowana. Oni wyczerpują naprawdę wiele znamion tych przepisów i. No, no nie jestem tu jedyny i profesor Sadurski o tym mówi, wielu innych naprawdę znawców prawa zaczyna głośno mówić, że te partie trzeba zdelegalizować, tu nie chodzi o to, żeby kogoś masowo wsadzać do więzienia, absolutnie nie, tu nie chodzi o żadne prześladowania, chodzi o to, żeby odebrać im pewien instrument prawny, którym się w tej chwili posługują, no bo mają partie, mają w związku z tym subwencje ze Skarbu Państwa, mogą je wykorzystywać właśnie do takich działań. Ja bym nie chciał, żeby z moich podatków się tego typu chudspód odbywały pod Sejmem, a to przecież się dzieje z moich, z Pana redaktora, z naszych widzów podatków. A myśli Pan, że to jest realne, żeby to się wydarzyło w ogóle? W sensie, ale... że jakby Donald Tusk i rządzący teraz usłyszyli ten y, pomysł, to ja nie mówię o zrealizowaniu, ale żeby w ogóle się na nim pochylili. Ja myślę, że czas pokaże. Jesteśmy y, dopiero się... Zaczynamy rozpędzać, jeżeli chodzi o ujawnianie wszystkich skandali ostatnich 8 lat. Komisje śledcze dopiero zaczynają działać. Jak to wszystko się wyleje, jak się okaże, jak zgniłą władzą była władza Pisu, to być może nie będzie po prostu żadnej innej możliwości. Po prostu nie zostanie już nic innego, jak tylko te partie zdelegalizować. No nie ukrywam, że chciałbym być tutaj tym, który jako jeden z pierwszych mówi o tym, że to trzeba zrobić, a zobaczymy, czy za dwa, trzy, czy cztery miesiące nie będzie to dosyć powszechny pogląd. No, mi się akurat mało chcę w to wierzyć, choć mogą Państwo też napisać od razu, co Państwo o tym sądzą, że rzeczywiście Państwo wierzą w taki scenariusz. Przejdźmy do samego PiSu, bo wyszły nowe ciekawe fakty związane z Pegasusem. Według różnorakich doniesień, yy, no mieli być posłuchiwani, nie jakby działacze opozycji, ale właśnie też Prawa i Sprawiedliwości. E, I lista jest dość szeroka i to są też prominentne postaci, pan Kuchciński, Terlecki, Sobolewski, pan Bielan, e, pan Ryszard Czarnecki, no to są postacie, które na pewno nie należą do drugiego garnituru Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, myśli pan, że to jest takie może preludium do jakichś rozłamu wewnątrz PiSu, że e, no teraz spojrzą po sobie i pomyślą sobie, czy my sobie jeszcze w ogóle możemy ufać. Ja nie jestem tym zdziwiony. To jest w, w, immanentna cecha tego typu struktur grup zorganizowanych, że jeden drugiemu nie ufa, więc oni musieli się podsłuchiwać i skoro aż tak masowo siebie nawzajem podsłuchiwali, to proszę sobie wyobrazić, jak masowo musieli podsłuchiwać tych, których naprawdę nienawidzili, czyli opozycję. I tu się spodziewam, że lista będzie znacznie dłuższa i, i, i ciekawsza. Um, no... To... Cóż, haki, haki, teczki, tego typu y, mechanizmy, to jest y, cecha właśnie Prawa i Sprawiedliwości, od zawsze. Od kiedy Kaczyński się dobrał do polityki, zawsze starał się w ten sposób walczyć y, albo y, ze swoimi przeciwnikami, albo w ten sposób utrzymywać wierność swoich, y, y, swoich akolitów. Y, znamienny przykład Andrzeja Lepera, który się temu oparł i, i poniósł konsekwencje. Także nie, nie jestem zaskoczony, chociaż skala pokazuje, że, że rzeczywiście było grubo. Kaczyński widocznie nikomu nie ufa. No, chyba że to jest solowa akcja Zbigniewa Ziobry. To jeszcze jest wtedy ciekawiej, ale myślę, że nie. Myślę, że raczej jest to, jest to akcja zaplanowana na Nowogrodzkiej przez Kaczyńskiego, który po prostu chciał wiedzieć, co jego współpracownicy, bliżsi i dalsi, myślą. Chciał wiedzieć, jakimi hakami można ich w razie czego postraszyć. Jakimi brudami można ich zaszantażować? No, niestety. Taka jest polityka w wydaniu prawa i sprawiedliwości. No to jeszcze biorąc pod uwagę tę sprawę, mamy teraz też sprawę różnorakich przesłuchiwań, posiedzeń komisji. No, i też taką jedną, powiedziałbym, no, wydaje mi się aktualnie flagową, w sensie taką, która nazwa się przewijana najczęściej. Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych. Mm -hmm. o, tu mamy kilka nowych e, faktów. E, no, pierwszy jest taki, że wiele osób domniemuje, że nie powinniśmy mówić jeden sasin, tylko jeden morawiecki, jeżeli chodzi o te 70 milionów. Też e, wszyscy czekają na różne przesłuchania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Uważa pan, że. E, przez działalność tych komisji będą kolejne czy to akty oskarżenia, czy będą kolejne procesy, kolejne przesłuchania, które rzeczywiście doprowadzą do skazania kogoś? Czy uważa pan, że może być to no, niestety trochę tak jak z przeszłości, że jednak politycy zazwyczaj nie ponosili odpowiedzialności? Komisje śledcze mają swoją specyfikę, służą do tego, żeby ujawnić społeczeństwu pewne mechanizmy, które nie mogły być ujawnione przy pomocy standardowych metod, takich jak policja, prokuratura. I to jest główny, główny cel takich komisji śledczych, po to, żeby po prostu właśnie nikt nie został bezkarny, dlatego że za tym się ciągnie przede wszystkim odpowiedzialność polityczna. No i ktoś powie, a co tam odpowiedzialność polityczna? No właśnie nie, dlatego że ludzie, którzy zostali przez te komisje śledcze w sposób taki no brutalny roznegliżowani, pokazani społeczeństwu, już potem w zasadzie nie wracali do. Do, 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 do dużej polityki, przypomnę chociażby aferę hazardową. Główni bohaterowie zniknęli.